Dobra, moi drodzy, no to co? Będziemy grali pierwszy meczyk. Pierwszy meczyk Bed Wars. Bed Wars! Czy powinienem, tak jak stream youtuberzy, że siemanko, witam wszystkich bardzo gorąco, jestem bardzo energiczny i mam nadzieję, że dacie łapeczkę w górę, ponieważ dzisiaj będę wam pokazywał taktykę wysadzania łóżka. Łóżko jest ważne, bo w łóżku się śpi. I łóżka nie można wysadzać. Dokładnie. Czemu akurat Bed Warsy? Nie, lepiej Battle Royale. Nie, w Bed Warsy. Będziesz banował 140 osób, które będą chciały udostępnić twój... Nie, Łukasz, już jest to rozwiązane, wiesz? Spokojnie, spokojnie. Spokojnie. Już jest to tak zrobione, że po prostu informacja o udostępnieniu streama już się nie wyświetla. I proste. I proste. No. No to co? Czekamy. Oni wychodzą i wchodzą. Kurde, ale widać, że jakieś dzieciaki w to grają. Nie umią poczekać, nie? Lobby. Jak jest 7 na 8 i nie ma 8 na 8, to już wychodzą. Nie umią poczekać, żeby się zapisać, nie? Żeby wystartował. Kurde, nie cierpię takich ludzi, no. Wystarczyło poczekać jeszcze 5 sekund. Teraz to już pewnie nie działa w ogóle, no jestem 1 na 8, no. Dobra, lecimy. Cyk, zaraz będzie 8 na 8. Do jakiego technikum chodziłem? W moim miejscu zamieszkania w Radzionkowie, wiesz? Technikum już nie istnieje, bo to technikum zostało zamknięte wiele lat temu. Oni tam pieniędzy już nie mieli chyba na prowadzenie tego. Dobra, czekajcie, o co tutaj chodzi? Bierzemy pierw to. I się bierze wool. Dobra. I co teraz? To jest moje łóżko, tak? Obudujemy to łóżko, czy jak? Nie wiem, jak to się robi. No dobra, i to trzeba bronić, tak? Dobra, idziemy teraz gdzie? Na jakąś wyspę, tam. No dobra. No. O, za mało wziąłem. Muzyka gra w Minecrafcie. Wyłączmy ją. Dobra, co tutaj dostajemy? 55 tego. No dobra, no to mogę kupić sobie dalej. I oni gdzieś tam idą. Teamie ci łapcie, łatwiej obczaić, bo tam będą teamy czteroosobowe. Co to było? Ktoś kogoś zabił? Spadł! Yeah! Czemu? Czemu ja ten spadłem? Dobra, kurde, jestem najlepszy na świecie, tylko że... Nie o to chyba chodziło. 4 golda jest potrzebne. Kurde, czemu? Jezu. Czemu ja spadłem? Dobra, idę tam. Porobionet. Dobra,
Mam od niego. Teraz co? Diamenty? Mam 4 diamenty. I co teraz? Spawn? Jeszcze parę... O kurde! Coś z diamentami można zrobić. Nie! Łóżko mi zepsuł! Nie! Ło, ty gnoju! I zginąłem i koniec gry. Kurde, łóżko mi zepsuł. Ajajaj. Spectating. No, moi drodzy, jak widzimy, Blood tutaj walczy. Musimy trenować komentowanie. No, łóżko, TNT jest podkładane. Proszę państwa, w tym momencie łóżko jest walone na łeb. I poszło, poszło. A do widzenia jeszcze rzucił fireballem. Let's go. Jak się spektatuje tutaj? Ambrose Espresso, no. Nie wiem, jak się inną postać spektatuje. A, switcha. Obuduj sobie czymś lepszym to łóżko, no będzie trzeba. Ale to jest ciężkie, kurde, tu już wariaci grają, którzy już dobrze w to grają, długo w to grali. Kot MW-exe? Co ty to gadasz? Pokażcie, tu jest jakiś gościu. Ja chcę zobaczyć generalnie, co on będzie robił. On teraz będzie wykładał drewnem już. No to drewno już jest mocne, tak? No na pewno mocniejsze niż wełna. A, no to o to w tym chodzi generalnie, że cały czas musimy zbierać surowce, złoto i diamenty, żeby później to wymieniać na lepsze kostki i tymi kostkami zablokować ten. Tylko pytanie, skąd on miał TNT-ka? Czy tego TNT-ka się znajduje gdzieś na mapie? Czy go się tworzy z jakichś przedmiotów? Nie wiem. Dobra. Switch? Co robi Switch? Switch tutaj coś robi, czeka. Ten tutaj biegnie. Jakaś farma jest. A, w sklepie jest TNT. Emeraldy, widzisz? Ten przyszedł po emeraldy, zebrał je. Które dobrze budują wariaty. No tutaj nie ma dźwięków w ogóle, jak z trzeciej osoby się podgląda kogoś. W ogóle na spectacie nie ma za bardzo dźwięków. Right click. Enable first person, enable night vision, enable auto teleport, hide spectators. Beat. Play again. Return to lobby. Dobra, play again. Dobra, idziemy się zapisać. Czy wiem, o co chodzi w waleniu wiadra? Nie, nie mam pojęcia. A możesz mi wytłumaczyć, Tymoteusz? Bo widzę, że ty jesteś obeznany. Ach, no nie wiadomo.
No, ja was teraz porobię wszystkich, zobaczycie. Porobię was moją postacią z gniazdkiem. Zobaczycie, będziecie kurde robieni wszyscy. A ten co taki Rastaman? Rasta! Yo, Rasta! Czekajcie, bo Tymoteusz mi tłumaczy. Skaczesz z wysokości i podkładasz pod siebie wiadro z wodą, jak lądujesz. A, o to w tym chodzi. A, to ja nie wiedziałem. A, no to teraz już wiem. Widzisz, widzisz. To ja nie wiedziałem. Co jest? Aha, na łóżko kliknąłem. Dobra. Dawać, rozpoczynamy przygodę. Fortepiany jakieś tu są poukładane. Kurde, jak ten serwer jest w ogóle stworzony, że tu jest 50 tysięcy graczy i to w ogóle działa wszystko, to ja nie wiem. No jak to kto? Każdy seba. Dobra. Mnie tak wyrzucił? Jak to jest możliwe? Ej, takie uderzenie z podskoku to tak działa? Kurde. Czemu mnie teleportowało tutaj? Final kill. To wszyscy już łóżka stracili, czy co? Ja zginąłem? Nie rozumiem. Jeszcze raz muszę to zrobić. Nie random map. Tak, dobra jest. Pewnie miał dużego knockbacka na broni, to aha, oni już się ulepszali, tak? Gdzie grasz na Hypixelu? Jaka wersja? To jest chyba najnowszy, 1.14, tak myślę. Ten serwer to jedna wielka portmonetka. No oni tam jakieś pieniądze robią, ale ja nie wiem nic na ten temat.
Czemu wiadro mam? Kupiłem wiadro niepotrzebnie. Dobra. No kurwa! Nie, nie działa to. No i łóżko mi zepsuł. Ale jak to jest możliwe, powiedzcie mi, że on mi tak szybko rozwalił łóżko? Nie. Chyba zginął chyba. Ele? Ion? Ion Sword? Ion Sword? No ale jak to? Kurde, ja nie wiem, o co chodzi w tym, szczerze mówiąc. Nie wiem, dlaczego na przykład gościu, chyba że oni upgrade'ują miecze na starcie, wydając cały hajs, żeby właśnie mocniej bić, tak? To jeszcze raz wejdziemy. Wal wiadro teraz. Chcesz? Znaczy ja już chyba wiem, o co chodzi, wiesz? Po prostu robisz tak. Bierzesz to i na początku oczywiście to się spawni. Możesz to zbierać, poczekać. Możesz sobie coś kupić lepszego. Na przykład możesz sobie kupić to, żeby zabudować. Zaraz po prostu weźmiemy... O, to jest w ogóle jakiś dziwny Bedwars. Bo to inaczej wygląda jakoś. Weźmiemy sobie miecz lepszy, na przykład. 7 golda kosztuje. To musimy poczekać, żeby mieć więcej golda. Czy dostaniemy, czy nie? Czy tylko 6? Dobra, mamy 7. Czyli weźmiemy sobie ten sword. Dobra. Weźmiemy sobie to, zabudujemy. Teraz oni gdzie są? Oni są, jakaś dziwna inna mapa to jest. Można sobie iść gdzieś, nie? Dobra. Te miecze, jak ktoś cię popchnie, to giniemy? Postaw więcej tych wełn dla zmyłki. Nie no, można grać defensywnie w tą grę, nie?
nie rozbiję tego. Nie rozbiłem tego! Kurde mol. Wiedziałem. Knockback! Kurde. Masz mało HP, gnoju. Headshot! Ale to jest masakra jakaś. Ej, leżę. Nie no, to jest... znaczy, to jest fajny tryb, tylko kurde, trzeba ogarnąć, nie? O co tutaj chodzi. Patrzcie, tutaj jest na przykład taka sytuacja, że... Tu się buduje gościu. A czemu ja... Aha, mogę latać? Dobra. Tu się gość buduje i będzie bombę zrzucał na tą wełnę. Patrzcie, patrzcie, on nikt nie wie. To jest, moi drodzy, w tym momencie akcja specjalna. Tiru-diru. Tiru-diru. Mission Impossible. Patrzcie teraz, idealnie TNT spadnie. Spadł czy nie? A czemu on tak wysoko? Dup! Co on to zrobił? Boom, TNT! Łóżko jeszcze żyje. I rozwalił mu łóżko. Wyszły duchy jakieś. On teraz czeka na niego, aż się zespawni. Bum. No to zabił go. No nie rozumiem tego za bardzo. No dobra. Co tu się dzieje? No, ten też... No widzę, że tutaj są też gorsi ode mnie, którzy wełną, jak widać... którzy, jak widać, wełną obudowują swój domek i cały czas po prostu sobie siedzą na spokojnie. Gościu farmi. Zbiera i nic nie robi. Wiem, że łóżką... Aha, łóżką trzeba własnoręcznie dotknąć. Dobra, zobaczmy, jak inni grają. Ten tutaj idzie na górę. Co tutaj jest? Tu są diamenty. Za diamenty pewnie coś fajnego da się kupić. Dobra, zobaczmy następnego. To jest ten, co sobie tak siedzi i obudowuje swoje łóżko. To jest jakiś inny wariat, który ma drewnem obudowane. A to jest jakiś... Poczekajcie, bo do góry polecimy. Ten to... No to dla zmyły jest tutaj. Chyba taki kopiec kreta jest zrobiony. Kopiec kretunia. Jak jestem w trybie spekta, to uderzyć kogoś, zobaczyć, co się stanie.
Idę do po prostu na innego gościa. O, walka, moi drodzy, jeden na jeden. W tym momencie walczą czerwony kontra niebieski. Ma już łuk. Zobaczymy, czy z łuku zastrzeli go. Jeszcze troszkę, 18 kontra 9 HP. Ale jednak łuk nie dał rady. Gość, z którego się wszyscy śmiali, że ma niby słabe łóżko. Proszę bardzo, to on. To właśnie on, idzie po następnego. Proszę, zjadł coś, 20 HP. Full HP, próbuje rozwalić, ale on nie wie, co się dzieje. 14, walka trwa. O Jezu, on jest mocarzem. Łóżko rozwalone. Czyli to była przykrywka, że on nie umie grać. On udawał. 16 kontra 5. Ojejku, ganianego, ganiają się. Coś zostało po nim. Spektet chyba. Dobra, zobaczymy, kto teraz jeszcze został. Nie, to który jest ten taki śmieszny? Ten tutaj gdzieś biega. Próbuje znaleźć wszystkie rzeczy, które są mu potrzebne do wygrania. Tutaj jak widzicie, o, cyk, 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 cyk. Co on tu znajdzie? Emeraldy. Emerald się spełni za 20 sekund. Ciekawe, poczeka tutaj czy nie? Zobaczymy. Fikuśne takie, fikuśne, powiem wam. Ruchy są niesamowite. Widać, że to jest movement Szwecja. O. Tutaj jaka droga, autostrada zrobiona piękna. Autostrada do różowego, a różowy nie ma go w bazie. Czekaj, czy on jest fioletowy, to znaczy... Nie, czekaj, to jest jego baza, rozumiem. Poniku trzeba patrzeć, tak? Dobra, to poniku. Ten jest jaki? Ten jest niebieski. Zgadza się? Tak. Dobra. Arbus? To jest ten. Będą teraz kitrać się i farmić będą. Różowy? Co robi? Nie, to jest czerwony. Czerwony, obudowałeś swoją bazę? A, bo to jest dla zmyły. A tam pod spodem pewnie są, kurde, mocarne jakieś zbiory. Dawidku, ty... Kiedy Wincraft, ja się pytam, nie wiem co, nawet co to jest za gra. Siema w ogóle, broda. Obserwujemy tutaj u góry, co się dzieje. Styk. Nie no, ja już zaczynam rozumieć ten tryb, nie? Także... Jeszcze tylko pozostaje mi kwestia tego endgame'u, w sensie nie rozumiem jeszcze na przykład, co można kupić za emerald, ile co kosztuje, więc to też jest kwestia doświadczenia, że trzeba próbować w tą grę grać i wtedy będzie się zdobywało to doświadczenie. Co mnie denerwuje, że grają tak pasywnie teraz, nie? Każdy tam próbuje, kurde, zrobić jakąś wielką bazę. To tu wygląda jak kopiec kreta. Ja to rozumiem, Belix, tylko ja specjalnie ten Bedwars próbuję się nauczyć, bo my będziemy jutro tak jakby spektatować, będziemy komentować na NVIDII właśnie taki turniej z Niklausem Bedwarsów w Minecraft. Największa beka jest taka, że my się nie znamy na tym, nie? Więc to jest taki śmieszny tryb. Za emeraldy kupujesz diaksową zbroję, miksturki i obsydian. Miksturki, obsydian. O. Ale czekaj, obsydian. Co to jest obsydian? Obsydian to jest kostka, która jest po prostu najmocniejsza do obudowy, tak? Gościu spadł. Tu są diamenty. Kurde, oni się coś biją, czy nie? Dobra, nuda, idę grać. Bo ja nie mogę czekać, kurde. Darzul, co to jest?
To jest MMORPG na bazie Minecrafta. Największa rzecz, jaką do tej gry zrobiono kiedykolwiek. Szukaj czasu jutro. Nie, jutro nie mam czasu właśnie. Jutro jest bardzo zły dzień pod tym względem. Nie dam rady. Cztery golda. O kurde. Nie, nie, no ale jak on już TNT-ka, no to jest gówno. Już przyszedł z TNT-kiem, no. Przyszedł z TNT-kiem. Zbierał na TNT-ka i przeszedł od razu do mnie. No ale to w takim razie oni nic nie zabudowują swojej bazy, jeżeli tak raszują. No zobaczymy, jak się tu rozwiąże ta sprawa. Pokaż. No i co? Wbijecie się czy nie? Czemu oni mają już jakieś świecące miecze? Co to ma znaczyć w ogóle? Wow, fire! I spadł. Dobrze, dobrze, brodaty. I the play again, gram. Te lobby się buguje jednak. Jak nie wejdą od razu ludzie, to od nowa trzeba. A tak na nich przezywałem, że wychodzą z serwera. Znowu wszyscy wychodzą. Co to tak wybucha? Co to jest? Mystery box open. Open. Coś dostałem? Nie wiem, co dostałem. Cztery na osiem.
No, czekamy, może ktoś jeszcze wejdzie. Cyk. O, gramy. A ten co ma za postać? Brzydko jakaś. Nie. Witam, jestem nowy. Siema Antoni, witam, witam. No to cześć, witam cię gorąco. Rozgość się, daj lajka, obserwuj. Streamki tutaj prawie codziennie. Ktoś do mnie idzie? Idę tam, gdzie jest Emerald. A co? A bo to jest... Nie, to są diaksy. O kurde. No to tego się nie spodziewałem, że spadnę. Cyk, 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 cyk. No jesteśmy. No ba, za co mogę zrobić z diamentami? Naostrzyć miecz. Zajebiście. Okej, okay, brakuje mi tego. Sobie kurde zrobimy. No naprawdę? Jak on to zrobił? Łóżko mi rozwalił, fuck! Nie, no łóżko mi rozwalił, no come on, bro. Cio. Bytientika. Oh, jak się miksturkę kupuje? Kurde, co on tak chodzi dziwnie?
Emeraldy, emeraldy. Nie mogę HP zregenerować. Dobra. Armor sobie damy. Gromweb subskrybuje już 2 miesiące. Siema, Gromweb. Dzięki. Dzięki, Gromweb. Ale kurde, nie udało się, niestety zginąłem. A, złote jabłko mogłem kupić. Co tam w życiu opowiadać? Nie ma co opowiadać, ja nie umiem się skupić. Nie umiem czytać czatu teraz, bo jest tragedia. Kurde, ja tutaj się uczę. No, super trybu dla młodzieży. A ja nie ogarniam go. Co to jest za takie miejsce? A, że tu emeraldy są. To co tu jest? Spawnują się tu emeraldy. No powiem tak, solo to jest jednak lipa, jednak to jest gra drużynowa. Na solo to jest bez sens, no bo zostawiacie łóżko i liczycie tylko na to, że żaden z przeciwników wam tego nie rozwali w tym czasie, nie? Natomiast jak gracie w drużynie, jedna osoba zawsze może zostać w bazie, bronić tego, druga osoba może chodzić po mapie i tak dalej. No, to ta...